Wakacyjne rozluźnienie powolutku się kończy, więc i ja wracam do Was z potężną dawką konkretnej wiedzy. Być może Was gdzieś zaskoczę, albo wywołam u Was lekki szok. Jednak spokojnie, wszystko jest przejściowe. Dziś opowiem o takich słowach, konstrukcjach, które na pierwszy rzut oka są poprawne, ale kiedy tak trochę pogrzebiemy, zastanowimy się, to dojdziemy do wniosku, że one wcale takie poprawne nie są. A zacznę od loda. Zacznę od historii z mojego życia wziętej, bo pewnie część z Was wie, że kilka dni temu byłam w czeskiej Pradze. I tam w wielu punktach sprzedawane są lody w bułce. Lody jak to lody, no nie przepadam, ale ta bułka. Jak ona do mnie mówiła. Taka drożdżowa, jeszcze z taką kruszonką. Więc pomyślałam, kupię. Kupiłam, swociłam, wrzuciłam na Instagram. Wieczorem wracam do hotelu, przeglądam swoje Insta Stories, a to zdjęcie jest podpisane lód w bułce. Pomyślałam, Mikulas, ta coś ty tu napisała. W bułce to ty masz lody, bo ta zamrożona masa wlewana do pojemników, wafli, czegoś tam, ma tylko liczbę mnogą. Nazywana jest lodami. Lód to ty masz w kostkach. Ta zasada funkcjonowała dość długo, ale do czasu, bo sytuacja się zmieniła, kiedy na rynku pojawiły się lody na patyku, w rożku, w kubeczku itd. Czyli takie podzielone na porcje wcześniej, nie na naszych oczach. Językoznawcy dostrzegli w związku z pojawieniem się tych lodów pewien kłopot natury komunikacyjnej, bo wyobraźmy sobie, że wchodzimy do sklepu i prosimy ekspedientkę o lody na patyku. Może ekspedientka zapytać nas, ale ile tych lodów? A my chcemy tylko jednego, więc możemy zaraz usłyszeć, no to co Pani głowę zawraca, mówi o lodach na patyku, jak Pani chce loda na patyku. Więc aby uniknąć tego rodzaju trudnych sytuacji, językoznawcy uznali, że te lody właśnie na patyku, w rożku, w kubeczku, czy też w czymś innym, można nazwać lodem, czyli można używać liczby pojedynczej. Wyczytałam też, że według językoznawców możliwe są tylko formy dopełniacza, biernika i narzędnika rzeczownika lód, bo w mianowniku lód oznacza zamarzniętą wodę, więc można powiedzieć chcę tego loda, albo nie będę jadł tego loda, albo z tym lodem wyglądasz nieelegancko, natomiast nie można powiedzieć ten lód mi smakował. Zawsze te lody mi smakowały. Wydaje mi się jednak, że jest to zasada nieżyciowa i nie będę Was zachęcać do jej przestrzegania. Decyzję zostawiam Wam. Podsumowując kwestię lodów, moi drodzy, jeżeli mamy lody włoskie, te kręcone, albo tradycyjne, te w kulkach albo w gałkach, różnie ludzie mówią, albo na przykład mama nam zrobi lody, takie prawdziwe, domowe lody, to takie lody zawsze lepiej nazywać lodami, czyli używamy zawsze liczby mnogiej, bo to jest logiczne, wygodne, uzasadnione i nikt się nie przyczepi. Natomiast trochę inaczej jest z lodami na patyku, w rożku, w kubeczku, ponieważ w niektórych sytuacjach lepiej tego rodzaju lody nazywać lodem, czyli lepiej używać liczby pojedynczej, ponieważ dzięki temu unikamy nieporozumień. Być może nawet uznacie, że cały ten mój wywód jest bez sensu i ta zasada, te wszystkie zasady są wzięte chyba z kosmosu. Ale ja po prostu mówię jak jest. Żeby nie było, że nie wiem jak jest. To teraz wszem i wobec. Wiecie, że to i jest niepotrzebne, prawda? Mówimy wszem wobec, bo to oznacza wszystkim obecnym. Kiedy mówimy wszem i wobec, to tak jakbyśmy mówili wszystkim i obecnym, czyli bez sensu. W ramach ciekawostki powiem, że dawniej wobec zapisywaliśmy oddzielnie. W obec. Słowo obec pochodzi z języka czeskiego i ma ono związek z określeniem obcy. Dawniej obcy oznaczało wspólny, społeczny, stąd obcowanie. Ale w XV wieku to określenie zmieniło swoje znaczenie na zupełnie przeciwne, czyli cudzy. Dawniej wszem wobec oznaczało wszystkim razem, ale w związku ze zmianą znaczenia słowa obec musieliśmy zmienić znaczenie konstrukcji wszem wobec. Dlatego teraz tłumaczymy to jako wszystkim obecnym. Dawniej konstrukcja wszem wobec była przeciwstawna do konstrukcji każdemu z osobna, ale dziś ten kontrast zupełnie nie jest zauważalny, dlatego stała się konstrukcją zdecydowanie bardziej ogólną. Między Bogiem a prawdą, moi drodzy, nie między Bogiem a prawdą, tylko Bogiem a prawdą, bo to pozostałość po tych zwrotach. W Bogiem a prawdą a nie oznacza, że Bóg i prawda to elementy przeciwstawne. Nie. A
oznacza tu i, czyli Bogiem i prawdą. Zwróćcie też uwagę na to, że jeśli mówimy między Bogiem a prawdą, czyli Bóg jest elementem przeciwstawnym względem prawdy, stawiamy Boga na równi z fałszem. I niech to będzie taka największa wskazówka mówiąca Wam o tym, że z konstrukcją między Bogiem a prawdą jest coś nie tak. Bo to między wypacza cały sens, powoduje, że gadamy bez sensu. Zatem jeszcze raz. Nie między Bogiem a prawdą, tylko Bogiem a prawdą. Przy czym a oznacza tu i, a samo wyrażenie znaczy tyle co prawdę mówiąc, prawdę powiedziawszy, prawdę rzekłszy, po prawdzie. To teraz poddawać wątpliwość, czyli poprawnie podawać wątpliwość. Kiedyś mogliśmy podać się o urlop albo podać się o podwyżkę, ale teraz już nikt tak nie mówi. Natomiast pozostał ślad po tych konstrukcjach w konstrukcji podać się do dymisji, bo do dziś ktoś może podać się do dymisji. I chciałabym, abyście od tego momentu podawać wątpliwość łączyli właśnie z podawać do dymisji albo z podaniem o pracę. Natomiast nie łączcie tego z poddawaniem pod coś, na przykład poddawaniem pod głosowanie, bo to jest coś zupełnie innego. Okej? Zaczęliśmy od pieczywa, to i skończmy na pieczywie, bo czas na suchar. Suchar też o pieczywie, to jest jakieś istne szaleństwo. Ale ci tak, jakie jest ulubione pieczywo psów? W zasadzie moje chyba też. Aż chyba pójdę i kupię. To pieczywo to chałka.